Zawsze ukształtowanie terenu pozwala na to, żeby sobie, żeby taki układ być. No my mamy tutaj przyjęty akurat, też mógłby być południowy zachód, bo działka nie ma jakiegoś dużego skłonu. W zasadzie można było wytyczyć, ale łatwiej nam było wytyczyć układ rzędów. To jest bardziej południowy. Tu jest idealnie północ południe. No właśnie. No bo mamy teraz południe. Tej południe. No cóż, no kwatery powinny być oddzielone między sobą jakimiś drogami przejezdnymi, nie tak jak tutaj jest droga prostopadła do rzędu, która musi mieć te 6-8 metrów i musi nam gwarantować swobodną możliwość zawracania z rzędu do rzędu. Im mniejsze odległości między rzędami, tym większe muszą być międzyrzędzia, bo... Na wrocie czy uwrocie? Uwrocie. Uwrocie. Żeby było do zawracania łatwiejsze. Ale to chodzi o to, żeby od razu w kolejny rząd wjechać sobie, bo można robić co drugi przecież też, nie? Wie pan co? Tak, jeżeli pan ma wąskie, to nawet przy rozstawie 2,20 to pan co trzeci ma problem wjechać, nie? I dlatego nie można tutaj zagęszczać. No tutaj myśmy na początku sobie zasadzili, tu jest chyba 6 metrów. Nie pamiętam dokładnie. I dalej są, w drugim roku sadziliśmy dalej i zrobiliśmy jeszcze jeden metr, żeby jednak było łatwiej, bo tutaj w tym odcinku trudno jest nam tutaj zawrócić. A ciągnik duży? Co drugi rząd. No takie normalne, małe rolnicze ciągniki. Ale tak jak C330? No coś takiego. Nie taki, że do... No, nie typowy sadowniczy, nie taki wąziutki. No. Dlatego też rozstawa między rzędami jest nieco większa niż powszechnie się zaleca. Natomiast te drogi oddzielające poszczególne kwatery, no to one wystarczy jak mają 4, maksymalnie 5 metrów, bo one służą w zasadzie tylko do przemieszczania się tych maszyn służących do pielęgnacji czy gleby, czy do oprysków wydmienicy. Natomiast jeśli idzie o same rozstawę między poszczególnymi rzędami, no to w zasadzie państwo już pewnie to wszystko wiedzą, nie? Tutaj można powiedzieć nowego. Najlepiej, wszystko zależy od tego, jakie są duże stoki. Jak są duże stoki, to ta odległość musi być nieco większa, dlatego żeby nie narażać niepotrzebnie siebie, ciągnika, sprzętu i samych roślin na ewentualne zniszczenia. Także... Ja jechałam ciągnikiem. A jakie jest pana zdanie na wzajemne zacienianie się roślin? Że to, że międzyrzędzia powinny być właśnie pod tym kątem? To znaczy, na to trzeba zwracać uwagę, nie? Że jednak nie powinno się sadzić za gęsto i jeżeli sadzimy za gęsto, to jest możliwość zacienienia sobie strefy owocowania rzędu następnego. Także jeżeli mamy rząd od rzędu 2 metry, to wysokość nie powinna być większa niż 2 metry, maksymalnie 2 metry. Tak. Najlepiej takiego praktycznego już punktu widzenia patrząc, to w odległości powinna być 2,5 metra. To jest idealne. Można to niezależnie od tego, czy jest ręcznie robione, czy mechanicznie. Chodzi właśnie o to. To znaczy, jeżeli pan mówi o ręcznej pielęgnacji, no to nie mniej niż 1,80 m powinno być. Odległość między rzędami. Natomiast jeżeli mówimy o takiej mechanicznej, to skrajnie to jest 2 metry, to jest bardzo mało, nie? No, ale optimum to jest 2,5 metra, natomiast dużo winnic jest sadzonych ze względu na to, że właściciele potencjalnych przyszłych winnic mają mało terenu ze względów ekonomicznych. Jest tutaj tyle miejsca. Tak jest. Właśnie na Morawach. Tylko że to są stare takie małe spłachetki. No jest generalnie, no tyle jest miejsca. Jakby tak sobie przysiąść, to już się opiera o drugi rządek. Ale oni też trochę niżej te prowadzą, te winnice, nie? Mówimy o tych starych winnicach? Tak, tak, czy tak, o tych starych. No to ja byłem też na Morawach i widziałem, jak to tam, no to tak jest rzeczywiście, nie? No i dojrzewają. I to też ma związek z tym, że oni tam mają cieplej i lepiej pod tym względem. Chodzi mi znowu o to zacienianie roślin, że to znaczy, tego miejsca nie ma. Pewnie. Natomiast oni nie muszą tak walczyć o światło
słonecznej, jak my musimy walczyć. I tych temperatur mają dużo, dużo wyższe, mają temperatury niż my, więc oni tutaj mogą sobie na takie wzajemne zacienienie pozwolić. Natomiast na pewno nie jest to korzystne, bo to obniża, w znacznym stopniu obniża to, opóźnia termin dojrzewania owoców. Właśnie przez brak światła. Przez brak światła, tak. A też jeżeli one się wzajemnie zacieniają, to i tam jest dłużej wilgoć też siedzi. I to później jakby napędza później porażenie chorobami. Także tutaj to wszystko, no... A czyli przewietrzanie to też tutaj wtedy... No wszystko ma wpływ, nie? No, im bardziej pan zagęści, to ruch wiatru jest mniejszy, nie? Tutaj wróćmy jeszcze do tego sadzenia, nie? Bo z tym sadzeniem to byśmy tutaj jakby rząd do rzęda rozstawę ustaliliśmy, nie? Że to będzie powiedzmy około 2,5 metra, natomiast w rzędzie no, za bardzo zagęszczać się nie opłaca, nie? Chyba że mówimy o sadzeniu i prowadzeniu później na głowę. To sadzimy co metr, nie? I tylko pracy później po ton, ale dzięki temu możemy, że mamy taką metodę, możemy bardzo łatwo zabezpieczyć te rośliny. A stałe ramię? No stałe ramię, zaraz będziemy mówić o tym, nie? Że, ale o stałym ramieniu w takiej uprawie szpalerowej, tak? Tak. No, najbardziej korzystna rozstawa w rzędzie to jest jednak 1 metr. Można zagęścić do 80 cm w rzędzie, ale trzeba się liczyć z tym, że może to być, nie stosowałbym tego do odmian, które się mocno zagęszczają. Natomiast takie, które się zbytnio nie zagęszczają, na przykład Regenta bym mógł posadzić w ten sposób. Sejwala już bym się zastanawiał, Solarisa na pewno też bym nie posadził, bo one bardzo mocno rosną. Ale Johanniter mógłby być tak właśnie posadzony, bo one stosunkowo nie mają duży przyrost. Także tutaj też tą rozstawę trzeba by dostosować do warunków, tak? Także na butach nie wniosłem. Wracając do tego ramienia stałego, to jeżeli ramię stałe, to jednak odległość nie mniejsza niż metr. To zdecydowanie. Jeżeli GIO prowadzimy, to możemy sobie zagęścić, natomiast nie robiłbym tego przy ramieniu stałym. Przy ramieniu stałym zawsze jest większe zagęszczenie niż takie przy GIO. My jesteśmy ciągle młodym krajem winarskim, nie mamy żadnych doświadczeń. Ja na przykład dużo się opieram na dość, nie tak, na książkach, co przeczytam, bo to są informacje bardzo często przenoszone z wzorców południowych czy zachodnich. One się troszkę nijak mają do naszej rzeczywistości, ale też rozmawiam dużo z producentami już takimi wieloletnimi. I na przykład coraz bardziej się jakby nastawiam na to, na powrót do ramienia stałego. Bo jednak mimo wszystko pojawiają się u nas zimy, że mogą nam zniszczyć no całe plony. No myśmy taki przykład mieli w ubiegłym roku. Odmiany, gdzie było zostawione ramię stałe, czy pojedyncze krzewy z różnych przyczyn, tam było owocowanie, dlatego że u nasady te pąki najniżej położone, one są najbardziej odporne na niekorzystne działanie, na mrozy, na niskie temperatury. A im dłuższa nad lato rośnie, to te pąki są mniej odporne. Także tutaj też trzeba to dostosować do indywidualnych, do własnego siedliska, jakie się ma, no i też własnych takich doświadczeń, nie? No w tym roku no to nikt nie narzeka, bo generalnie każda jakby forma się doskonale sprawdza. No przy formie takiej GIO jest zdecydowanie mniej pracy niż przy formach z ramieniem stałym, dlatego że tutaj no ciągle trzeba tutaj obrywać te niepotrzebne latorośle i nigdy tak precyzyjnie tego cięcia nie wykonamy, że tu jeden, tu dwa, to zawsze albo szkoda, albo różne tam inne jeszcze. I też z obciążeniem jest lepiej chyba na GIO dobrać tak niż tak jest, niż równomiernie. Na stałym. Równomiernie jest. Tak. No obciążenie no to później no, się reguluje tu też poprzez, no łatwiej poprzez zielone zbiory, tak?
Robiliśmy tutaj tak prawie na wszystkich, ale nie wszędzie wyszło to skutecznie, bo no, w większości opieramy pracę na praktykantach, a oni nie zawsze jakby zrobią dobrze. Ale generalnie myślę, że tak jak tutaj mamy Sejwala, przynajmniej połowa została zrzucona, nie? A tutaj jeszcze jest i tak ponad, myślę, no, nie chcę mówić ile. Za dużo. No, a co w przyszłym roku będzie? Jest za dużo. Ale na ostatnim krzewie zawsze nie, może nie o Sejwalu, bo Sejwal pewnie sobie da radę. Sejwal będzie na pewno, regent bardziej wrażliwy na przemienność owocowania, rondo też bardziej wrażliwe, ale to nie znaczy, że tam będzie jakiś generalnie niski plon, nie? Tam ten plon 2-2,5 kg zawsze będzie. Bo rondo, regent przecież bardzo mocno owocuje, zawiązuje, rondo tak, jeszcze tak, bardziej. Tylko chodzi, tak? No właśnie chodzi ale o to, żeby... one zawiążą w przyszłym roku, ale to nie będzie na przykład tak, że mogą zawiązać 5-7 kg, nie? No nie. No, tylko będzie na przykład 2 kg, czyli będziemy mieć mniej pracy, nie? Natomiast no, powinno się to regulować, bo to się odbija później na jakości tego surowca, który dostajemy do przetwarzania.